W świecie kadr zajmujemy się głównie kwestiami związanymi z transgranicznym zatrudnieniem, czyli całą mobilnością pracy z Polski do różnych krajów na świecie, ale i również cudzoziemców przyjeżdżających tutaj do nas, do Polski pracować. Pracujemy z klientami praktycznie z całego świata, z różnych krajów, nie tylko z Polski. A pracujemy z cudzoziemcami, z ekspatami. Pomagamy firmom delegować za granicę, a przede wszystkim odnaleźć się w gąszczu przepisów związanych z delegowaniem do innego kraju. Zajmujemy się też kadrami, płacami, czyli wszystko to, co związane z zatrudnieniem. Firmy, które świadczą usługi transgraniczne, najczęściej przychodzą do nas w trzech rodzajach problemów. Już się coś dzieje, jest kontrola i trzeba ratować i coś trzeba z tym zrobić. Druga, rozpoczynają proces transgranicznego zatrudnienia, czyli to jest cały projekt związany ze sprawdzeniem, jakie obowiązki będą ich dotyczyły. I trzecia część, osoby, które już to prowadzą i po prostu albo potrzebują audytu, albo potrzebują weryfikacji, albo po prostu chcą przenieść do nas kadry i płace, żebyśmy mogli prowadzić to dla nich. Delegowanie nawet Polaków do innego kraju, czy cudzoziemców, którzy pracują w Polsce, a mają pracować za granicą, to w tym procesie największym problemem jest niezorientowanie się, jakie przepisy dotyczą firmy, ale też i osoby, którą muszą wydelegować i na naszym rynku lokalnym, i na rynku kraju, gdzie jest pracownik oddelegowany, ale przede wszystkim i przepisów międzynarodowych, które są tak trochę po jednej i po drugiej stronie. Nie sprawdzają tego, co jest w prawie, co jest w podatkach, co jest w kwestiach ZUS-owskich. To wszystko trzeba przewidzieć, żeby dobrze oddelegować pracownika, wtedy nie ma problemów z inspekcjami. I to są największe problemy, że osoby tylko i wyłącznie sprawdzają kwestie legalności delegowania wyrywkowo. Wiedzą dobrze o podatkach, a zapominają o ZUS-ie, albo wiedzą dobrze o ZUS-ie, a zapominają o podatkach. I tak samo prawie.